3 października 2021 roku spotykamy się tutaj na wielkiej gali finałowej 6. już edycji konkursu historycznego Patria Nostra. Ogromne brawa! Dzisiaj obejrzymy wiele filmów, pojawi się tutaj wiele osób. Na widowni również widzę wielu wspaniałych gości, których pragnę powitać, między innymi pana wicemarszałka Senatu Marka Pęka. Pana senatora Andrzeja Pająka. Wielu przedstawicieli władz samorządowych, wielu instytucji, przedstawicieli biznesu z Polski, wielu naszych patronów, sponsorów, fundatorów nagród, partnerów. Ogromne brawa dla wszystkich Państwa. Zapraszam na scenę fundatora Fundacji Patria Nostra oraz członka Warszawskiego Bractwa Kurkowego, pana Mirosława Gryko, a także prezes zarządu fundacji, panią Natalię Wołyniec. Powitajmy ich gromkimi brawami. Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim drużynom konkursowym, opiekunom drużyn konkursowych. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że prawie w całej okazałości jesteście na tej sali. Witamy wszystkich przybyłych. To dla nas zaszczyt gościć najwspanialszą polską młodzież, autorów wspaniałych filmów, za które zobaczymy. Chciałem także powitać przedstawicieli naszych mecenasów, patronów, fundatorów nagród, wszystkich instytucji, dzięki którym realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa. Dotychczas w konkursach Patria Nostra wziął udział prawie 5,5 tysiąca uczniów i nauczycieli. Powstało blisko 1300 filmów. Jest to olbrzymi wysiłek intelektualny najzdolniejszej polskiej młodzieży. Jest to obecnie 6. edycja, która została podzielona na 4 niezależne konkursy z uwagi na duże zainteresowanie młodzieży i też warunki techniczne. Obecnie jesteśmy w Krakowie. Za 2 tygodnie będziemy w Poznaniu, gdzie będzie finał konkursu wielkopolskiego i sąsiednich województw, a następnie czekają nas finały kolejnych konkursów mazowieckiego i konkursu światowego, adresowanego wyłącznie dla młodzieży polonijnej. Przedsięwzięcie będzie się rozwijać. Mamy takie plany i chcemy, aby w roku przyszłym było więcej regionów w Polsce i liczymy na kolejne wspaniałe prace. Naszą ambicją i naszym celem jest także upublicznienie prac konkursowych i robimy to poprzez emisję tych prac na telebimach, poprzez umieszczenie prac w internecie i te działania będą realizowane, są realizowane, będą realizowane w coraz szerszym zakresie. Kolejnym działaniem fundacji jest portal edukacyjny, który chcemy stworzyć już lada miesiąc. Liczymy, że do końca roku ten portal zostanie uruchomiony. W tym portalu będą dostępne wszystkie filmy wykonane dotychczas, dzięki czemu nauczyciele na lekcjach historii będą mogli te filmy wykorzystywać, przedstawić takim filmem ciekawe wydarzenie historyczne i powiedzieć młodzieży: zobaczcie, w jaki sposób wasi rówieśnicy z tej szkoły lub sąsiedniej wcieli się w rolę bohaterów. Zapraszam pana wicemarszałka Senatu Marka Pęka. Ogromne brawa dla pana marszałka. Dobry wieczór Państwu, szanowni Państwo, organizatorzy, siostry i bracia, przedstawiciele Bractwa Kurkowego, panie senatorze, wszyscy dostojni goście, a przede wszystkim kochana młodzieży tu w Krakowie, w Teatrze Słowackiego, w tej niesamowitej świątyni sztuki. Cieszę się, że się spotykamy, cieszę się jako mieszkaniec Krakowa, jako senator ziemi krakowskiej i wreszcie jako wicemarszałek Senatu. Dobrze, że Senat jest na tej uroczystości mocno reprezentowany przez moją skromną osobę i mojego szanownego kolegę, pana senatora Andrzeja Pająka. No bo jesteśmy tą izbą parlamentu, która po pierwsze niejako troszczy się o te sprawy najważniejsze, takie jak polska kultura, polskie dziedzictwo, polska historia, patriotyzm, ale również Senat jest tradycyjnie opiekunem polskiej Polonii. Podziękowania dla zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego za wsparcie i zapraszamy na scenę prezes zarządu, panią Małgorzatę Drewnicką.
Niestety pani prezes nie ma dzisiaj z nami, ale dyplom na pewno do rąk pani prezes dotrze. A ponieważ wszyscy zapewne jesteśmy za rozwojem regionalnym, więc gorące brawa. Podziękowania dla zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu za wsparcie. Ogromne brawa. Tu warto może podkreślić, że Agencja Rozwoju Przemysłu opiekuje się także w znacznym stopniu jednymi z najcenniejszych polskich zabytków, bowiem po odebraniu po II wojnie w ramach parcelacji właścicielom ich majątków w Krasiczynie, książętom Sapiehom i w Baranowie Sandomierskim, dziedzicom tamtejszego zamku, te dwie olbrzymie, piękne, wspaniałe, renesansowe rezydencje trafiły w ręce państwowe i dzisiaj znajdują się pod opieką właśnie Agencji Rozwoju Przemysłu. A warto może podkreślić, że prezesem fundacji odpowiedzialnej za opiekę w imieniu tejże Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu odpowiada warszawski hetman kurkowy, brat Marek Zaczek. Podziękowania dla zarządu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju za wsparcie. Ogromne brawa. Było powiedziane, za rozwojem są wszyscy, więc brawa jeszcze raz. Film, który wygrał konkurs historyczny Patria Nostra. Myślę o Warszawie. Jako prezydent kochałem ją. Opuścić nie śmiałem, wszak dezerterem nie zostałem. Chciałem, by Warszawa była wielka. Przepraszam, matko Warszawo, pojmali mnie. Niemcy stanęli u ratusza drzwi. Teraz na Pawiaku przebywam. Cele moją oznaczyli, odizolowali. Chcielibym, sam bym. Myślę o Warszawie. Być może jeszcze ją odwiedzę. Lecz z pewnością nie w tym życiu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Starzyński Strach. Pierwsze miejsce zdobywa zespół szkół poligraficzno-medialnych. Ogromne brawa w składzie Michał Jurkiewicz, Kinga Sepielak, Paweł Kania pod kierunkiem pani Anny Głąb. Ogromne brawa dla laureatów pierwszego miejsca, zwycięzców filmowego konkursu historycznego Patria Nostra. Zespół szkół poligraficzno-medialnych w Krakowie. I przystępujemy do pasowania. Prosimy jednego z panów o wystąpienie. Grand Prix konkursu filmowego Patria Nostra przypadło w udziale Zespołowi Szkół Poligraficzno-Medialnych imienia Zenona Klemisiewicza w Krakowie. Dlatego w imieniu fundatora tej fundacji, warszawskiego brata kurkowego Mirosława Gryko, pasuje cię na laureata jako przedstawiciela szkoły. Dźwigaj to brzemię z chlubą, pracuj dalej, tworząc kolejne wspaniałe dzieła i czyniąc to, przynoś chwałę Bogu, Kościołowi i Polsce. Wiwat! Wiwat! Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych. Wiwat! 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 Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych imienia Zenona Klemensiewicza w Krakowie. Grand Prix tegorocznego małopolskiego wydania konkursu Patria Nostra. Wiwat! No słowo, serdecznie wam gratuluję. To jest pierwsza nagroda, więc konkurencja była bardzo duża. Jest mi szczególnie miło, jestem bardzo dumna, że jest to szkoła krakowska, akurat bardzo bliska mojemu sercu. Mam nadzieję, że ta przepiękna szabla znajdzie jakieś godne miejsce u was w szkole i będzie inspiracją też dla waszych koleżanek i kolegów na przyszłe lata w takich właśnie konkursach, w jakim wy uczestniczyliście. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję. Wszystkiego dobrego. Nagrody rzeczowe ufundowane dla drużyn, które zdobyły miejsce pierwsze, drugie i trzecie, zostały ufundowane przez miasto Kraków.
za to serdecznie. Gratulujemy panu prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu. Poza tym mamy oczywiście nagrody finansowe ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.